Goylum jednak nie potrafi nigdy mówić, ponieważ tylko Bóg może decydować, kto żyje, a kto nie. A w tym wypadku no to człowiek postanowił stworzyć Goyluma. I dlatego jest to ożywiona postać, ale ożywiona nie w pełni. Trochę jak robot czy sztuczna inteligencja. Goylum w historii był przywoływany do istnienia wiele razy przez wielu znanych rabinów. Goylum jest jednak postacią, delikatnie mówiąc, rozgarniętą jak kupa liści. I korzystanie z takiego Goyluma jest ryzykowne, bo Goylum przez przypadek może unicestwić cały świat. Są dwie najbardziej znane historie o Goylumie. Pierwsza historia to Goylum, którego stworzył rabin Eliochu z miasta Cheum w Polsce i jest to absolutnie, bez dwóch zdań, najpopularniejszy Goylum w tradycji żydowskiej, którego legendę zna każde żydowskie dziecko. Teraz już wiesz. L'chaim.